Goście dopisali, pogoda? No dopiero początek mamy, także trudno powiedzieć, czy goście dopisali, ale jak sam widzisz, nie narzekamy. Organizacyjnie wszystko dopięte? Ze startem był lekki problem, tu poślizg, tam troszeczkę poślizg, ale to takie już z roku na rok coraz mniej tego. No, 21 lat już na zamku, a 24 generalnie, także boimy się jednego tylko, żeby nas rutyna nie zjadła. Sąsiedzi już chyba przyzwyczajeni. Nikt nie puka, że za głośno? Bo chyba od 16 lat już sąsiedzi nie mają pretensji. Festiwal już tak wrósł. Krajobraz kulturowy Bolkowa. Mieszkańcy się zżyli z festiwalem. Już nie mówią wasz festiwal, tylko nasz festiwal. Kiedy nasz festiwal będzie, kto będzie grał na naszym festiwalu. Także nie ma już tego problemu. Festiwalowe stoisko z gadżetami. Co Państwo proponujecie dla gości? Koszulki festiwalowe, smyczki, przypinki, składanka festiwalowa. Tak naprawdę wszystko cieszy się powodzeniem. Za chwilę już nie będzie. No właśnie, towaru nie zabraknie, bo w ubiegłym roku już w sobotę nie było koszulek. Zabraknie. Bolków gościnny jak zwykle. Tak, no jak zwykle i przede wszystkim z roku na rok mamy więcej gości zagranicznych i cieszymy się bardzo, że się o nas dowiadują i chętnie przyjeżdżają. I też podkreślają, że jest tu bardzo bezpiecznie, bardzo miło, wszyscy dla siebie są grzeczni. Wielu z nich jest bardzo zaskoczonych, że tak jest w Polsce, bo nigdy tu wcześniej nie byli. A wyobrażali sobie zupełnie co innego. No niektórzy nawet, ktoś mi tu powiedział, że w niedzielę będą się wszyscy modlić albo coś tam, no takie mają dziwne pojęcie. Muzyczna uczta na zamku w Bolkowie. Co przygotowaliście w menu w tym roku? Przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych i interesujących zespołów. W sumie ponad 40, więc mogę powiedzieć, że no, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki mrocznej i niezależnej. Mamy zespoły światowej rangi. Wczoraj na przykład, bo już od wczoraj na dwóch scenach gramy równolegle, występowało Diary of Dreams. Dzisiaj szykujemy się na My Dying Bride. Jutro występuje Tiamat, zespół, na który no, nasza scena czekała od lat. A do tego wiele zespołów z różnych zakątków świata. Cóż tutaj dodać? Tak naprawdę wiele dobrej zabawy na dwóch scenach, jak już wspominałem, oraz w klubach, gdzie zabawa trwa do samego rana.